A pamiętacie to, panie, jak to jeszcze za czasów świetności, bo to do 2007 chyba, czy tam w 97 to splajtowało i do 2007 jeszcze... Nawet tam miałam mieć wesele. Czy jesteś kobietą? Jeżeli tak, wejdź w pentagram. Tajemnicze historie były takie, ale to też nie wiem, czy to jest prawda, że się tam ktoś zaraz z początku poprzysił. Ja pierdolę. Mocno jest nawiedzone to miejsce? Nawiedzone. Znalazłem artykuł w sieci, że 2 lata temu albo 3 lata temu ktoś tam spadł z dachu i zmarł na miejscu. Tak. Znasz szczegóły z tej sprawy? Tak naprawdę różne były tego teorie, bo to był chłopak z niedaleka. Gdzieś tu z okolic, tak? Trochę dalszych okolic, ale no, tu 20 km. Podobnież go wcześniej zabili. Okrąglaki, czyli dawny ośrodek wypoczynkowy w Miałkówku obok Gostynina, to jedno z najciekawszych miejsc w Polsce na urbexowej mapie naszego kraju. To wyjątkowa lokacja, która niegdyś naprawdę tętniła życiem. Dziś jest zapomniana i od kilkunastu lat niszcze jest dnia na dzień. Jakiś czas temu doszło tu nawet do morderstwa. Ten ogromny ośrodek wczasowy, składający się z 4 charakterystycznych okrągłych budynków, znajdujący się w okolicach Płocka, powstał za czasów PRL. Niegdyś czekało tu na gości aż 120 pokoi wysokiej klasy z łazienkami, a przecież Polacy w tamtych czasach nie podróżowali tak licznie po krajach, gdyż nie było to tak proste i przystępne jak teraz. Dlatego spędzenie urlopu w tak wyjątkowym miejscu, które słynęło ze wspomnianej wysokiej klasy i standardów, było idealną lokacją na wakacje. Niestety, do czasu. Jesteście ciekawi dlaczego? Doskonale. Dlatego witam was bardzo serdecznie w kolejnym dokumencie na moim kanale. Dziś przybliżę wam historię okrąglaków z Miałkówka, gdyż właśnie tutaj się znajduję, a wybrałem się tutaj nie bez powodu. Miało tu miejsce morderstwo. I nie tylko. Jesteście ciekawi? Poznajcie historię tego wyjątkowego obiektu. Jeżeli lubicie tego typu materiały, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał wciskając ten czerwony przycisk tylko tam na dole i oglądajcie. Uważnie! Uważnie! Ośrodek wczasowy z czasów PRL to duży kompleks, składający się z 3 dużych okrągłych obiektów i jednego mniejszego. Całość oczywiście była połączona niegdyś szklanymi korytarzami. Obiekt wybudowały zakłady przemysłu lnianego dla swoich pracowników. W ich skład wchodził m.in. ośrodek wypoczynkowy. Obiekt był dostępny z puli funduszów czasów pracowniczych. Aby wyjechać do lepszych miejsc, trzeba było uzyskać skierowanie. Od Rady Zakładowej. A dokładnie, od Rady Zakładowej Żyrardowskiego Zakładu Przemysłu Lnianego. Fabryka została założona przez Filipa de Girarda, wynalazcę mechanicznej metody przędzenia lnu. Zakłady w szczytowym momencie zatrudniały prawie 10 tysięcy osób. Obiekt działał przez ponad 20 lat, do 1997 roku. Wówczas splajtowały Żyrardowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego, a cały kompleks został sprzedany prywatnemu inwestorowi. Ośrodek wypoczynkowy w Miałkówku, nazywany okrąglakami po upadku zakładu, przejęła prywatna firma i funkcjonował on przez kolejne 10 lat, aż do momentu, w którym właściciele stracili zainteresowanie tym biznesem z jednego kluczowego powodu, o którym opowiem wam w dalszej części tego filmu. Teren, na którym się znajdował, to prawie 8 hektarów, a na nim 4 okrągłe, przypominające nieco rzymskie koloseum, pawilony mieszkalne, w tym pawilon z recepcją i stołówką. Wszystkie były połączone ze sobą charakterystycznymi szklanymi łącznikami, o których wspominałem, przez które można było przejść na stołówkę, czy chociażby salę telewizyjną znajdującą się na obiekcie. Finalnie w 2007 roku budynki zostały opuszczone. Okrąglaki nie przynosiły zysków, a podatki trzeba było płacić, czego właściciele nie robili. Ostatecznie budynki wystawiono na licytację. Niestety, nikt nie zainteresował się losem opuszczonych apartamentów aż do pewnego momentu. Chęć zakupu po czasie wyraziło 4 chętnych. 2 firmy
i 2 osoby prywatne. Zgodnie z warunkami przetargu, teren o powierzchni blisko 8 hektarów położony w gostyńsko-włocławskim parku krajobrazowym wystawiony został za, uwaga, blisko 2 miliony złotych. Gmina Gostynin sprzedała go w drodze przetargu firmie Energy 5 z siedzibą w Gostyninie. Natomiast pierwotna kwota przetargu wynosiła aż 5 milionów złotych. Kwota 5 milionów, bo właśnie na taką ogromną sumę zostało wystawione ogłoszenie, za tak wyniszczony ośrodek mogła być zbyt wygórowana dla potencjalnych kupujących, pomimo tego, że teren, jak i okrągłe budynki z tak wyjątkową historią, to rzadkość. Ośrodek wypoczynkowy Lucień, bo taką nosił nazwę w Miałkówku, powstał w latach 60. i jak na tamte czasy panował tutaj bardzo wysoki standard. W środku znajdowało się 120 pokoi, a każdy z nich miał nawet prywatną łazienkę. Na terenie ośrodka można było pograć w piłkę nożną, koszykówkę, tenisa, a nawet znajdowała się tutaj stajnia dla koni. W obiekcie znajdował się też parking na, uwaga, 150 miejsc. W ośrodku znajdowały się nawet patia w każdej rotundzie, które nadawały wyjątkowego klimatu. Nawet znajdujący się tam plac zabaw był nowoczesny, jak wszystko w ośrodku. Dziś niestety to już rudera, która straszy z zewnątrz, jak i wewnątrz. Pozostawione meble, dokumenty, ubrania, jak i wiele innych przedmiotów nadają temu miejscu dodatkowego charakteru. Oglądając zdjęcia sprzed lat, można zobaczyć, jak obiekt niszczeje, a dawne wyposażenie jest coraz bardziej rozkradane. Mimo to nadal można obejrzeć pokoje, w których znajdują się łóżka, szafy, a nawet strzępy firanek. W niektórych apartamentach wciąż można usiąść na starym fotelu i obserwować resztki tapety z czasów świetności. A jak mówimy już o czasach świetności, to mam dla was interesującą informację. Jak zareagujesz, jeśli powiem ci, że ten złoty case, który widzisz, o wartości 25 tysięcy euro, posiadający na wierzchu diament o średnicy 4 mm i masie 0,29 karata, może być twój? W ciągu 24 godzin rozpocznie się największa promocja tego lata, do której możecie się zapisać już teraz, wpadając na stronę albo pobierając aplikację MobilFox. Będziecie mogli skorzystać z 55% zniżki na wszystko, a dodatkowo korzystając z mojego kodu PALASITE otrzymacie dodatkowe 10%. Pobierz aplikację MobilFox, a kupon zostanie zapisany na twoim koncie i będziesz mógł go wykorzystać przez 2 tygodnie. Zobaczmy, czy telefon w case'ie MobilFoxa przetrwa upadek wysokości. To zobaczmy, czy przeżył w takim razie. Proszę bardzo, salutki! Pora na to, co was na pewno zaintrygowało. Jak możesz wygrać ten złoty case? To proste! Do każdego złożonego zamówienia w MobilFox dołączone będą zdrabki z QR i 3-cyfrowymi kodami. Będziesz musiał zeskanować kod QR, by wejść na stronę, na której możesz wpisać 3 unikatowe kody, a jeden z nich może być tym, który otworzy safe i wygra złoty case! Szczegóły w linku w opisie. Powodzenia! Tymczasem wróćmy do historii. Na terenie obiektu znajduje się pełno potłuczonego szkła, śmieci czy innych fantów, a to wszystko przez szabrowników, którzy przez lata rozkradali ten teren. Ale całe szczęście ostało się tu jeszcze trochę chociażby perlowych mebli, na których, jak mniemam, wypoczywali goście tego obiektu i po prostu odpoczywali. Jedna z teorii mówi, że powodem mogły być koszty ogrzewania, bowiem w całym kompleksie, tak dużym i ogromnym, nikt nie pomyślał o tym, by zamontować centralne ogrzewanie. A każdy pokój był ciepły za sprawą elektrycznego piecyka. A teraz wyobraź sobie, że posiadasz tak ogromny pensjonat i musisz ogrzać 7000 metrów kwadratowych, co w czasach PRL-u było bardzo kosztowne. Dodatkowo z czasem ośrodek zarabiał coraz mniej, a właściciele popadli w długi. Inna z teorii mówi o braku nowych inwestycji i rosnącej konkurencji na rynku turystycznym w tym regionie, co przełożyło się na problemy ośrodka i ostateczne zamknięcie. Jednak dokładny powód upadku nie jest znany aż do dziś. Gdy ostatni właściciel przestał odprowadzać od budynku podatki, nieruchomość zajęła gmina. Wszędzie brakowało dokumentów, w lokalnych urzędach, wśród konserwatorów, a nawet na oddziale Politechniki Warszawskiej w Płocku.
Czy zostały zniszczone lub zagubione? Przecież w końcu brak jakiegokolwiek dokumentu na temat tego ogromnego kompleksu. To wszystko zapewne za sprawą reformy administracyjnej, która miała miejsce, uwaga, w 1999 roku. Ostatecznie uporządkowanie dokumentacji potrzebnej do licytacji terenu trwało kilka lat. Libacja alkoholowa i morderstwo? Dobrze słyszycie. To właśnie miało miejsce tutaj, w Miałkówku, w tym kompleksie, w którym się znajduję, a dokładniej 24 sierpnia 2022 roku. To właśnie tutaj, w jednym z tych budynków, a może i nawet na dachu, doszło do bójki pomiędzy kilkoma mężczyznami. Niestety, finał był tragiczny. Jeden z mężczyzn spadł i zginął. Jego ciało znalazł pewien przechodzień, spacerujący po tym terenie. Ustalenia prokuratury w tej sprawie są przerażające. Mężczyźni znali się ze sobą. Pojechali wspólnie na teren Okrąglaków, gdzie pili alkohol i zażywali nielegalne środki. W pewnym momencie pomiędzy Dawidem S. i Sebastianem K. wywiązała się kłótnia, szarpanina, a w końcu bójka. Z ustaleń prokuratury wynika, że Sebastian K. zadawał Dawidowi S. ciosy pięścią w twarz, głowę również kopał go po ciele. W wyniku tego doszło do upadku chłopaka z wysokości trzeciego piętra. Ciało zostało znalezione przez przypadkowego przechodnia. Przekazał w rozmowie z Super Expressem prokurator Damian Zimniak z prokuratury rejonowej w Gostyninie. Za ten czyn Sebastianowi K. groziło do 5 lat pozbawienia wolności za umyślne spowodowanie śmierci człowieka oraz naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni. Dwóch mężczyzn, którzy byli razem z Dawidem S. oraz Sebastianem K. tej nocy na terenie Okrąglaków, również została zatrzymana. Mężczyźni usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy człowiekowi, któremu grozi utrata życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu. Oboje mogą spędzić w więzieniu nawet 3 lata, jednak o wyroku finalnie decydował sąd. Być może to, co wydarzyło się w ośrodku, jest powodem, dla którego to miejsce mogą odwiedzać sataniści lub innego rodzaju sekty. Natrafiłem bowiem na kilka pentagramów, które w dalszej części tego filmu odegrają kluczowe znaczenie. Dlaczego? Dowiesz się, oglądając dalej ten materiał. Jak donosi jeden z portali internetowych, miejscem tym zainteresował się młody architekt Marcin Dreyer, absolwent architektury Politechniki Gdańskiej, który przygotował pracę dyplomową pod tytułem Dylematy architektury powojennej. Jak ocalić zapomniane i zaniedbane obiekty na przykładzie Okrąglaków Lucień. Pomysłem młodego architekta było przywrócenie świetności Okrąglakom wchodzącym w skład ośrodka, a także przebudowanie budynku parterowego i umieszczenie w nim centrum konferencyjnego. Na terenie kompleksu miałby także powstać nowy budynek przeznaczony na Muzeum PRL-u. Głównym celem ma być pozostawienie charakteru ośrodka, a turyści mają poczuć się, jakby wrócili do lat 70. XX wieku. Co na to właściciel obiektu? Widziałem te wizualizacje. Autor nam je przesłał. Jednak nie sądzę, by te budynki nadawały się do rewitalizacji. Ktoś z zewnątrz może myśleć inaczej, ale w rzeczywistości stan techniczny tych obiektów jest fatalny. Długo stały opuszczone, były dewastowane. Nadają się raczej do wyburzenia. Rozwiewa nadzieję prezes firmy. Koncepcja Marcina Dreyera jest bardzo rozbudowana i posiada szereg fantastycznych pomysłów. Lecz czy przyjdzie jeszcze czas świetności dla tego zapomnianego ośrodka? Przekonamy się z czasem. A teraz ruszam w miasto, by zapytać lokalców, co wiedzą na temat Okrąglaków i wydarzeń, które miały tutaj miejsce. Dzień dobry, mogę zająć Państwu chwileczkę, bo nagrywamy reportaż na temat tego ośrodka, bo tam było morderstwo podobno. Tak naprawdę różne były tego teorie, że on miał tam różne porachunki, no nie? Że podobnie już go wcześniej zabili. Takiego morderstwa. Bo ja tego nie wiem, tam nie było. 24 sierpnia 2022 roku. O to nie, to nie. Nie słyszałeście nic, panie. Niestety nic nie słyszałem. To były takie plotki. O tym to nie wiem. To my tam googlamczek tak, nie wiem. No. I te artykuły o tym, że to było jednak faktycznie morderstwo, są jakby prawdziwe, bo ja myślałem, że to może być naciągane trochę. Prawdziwe. W międzyczasie, gdy szukałem kolejnych osób, z którymi mógłbym porozmawiać, udało mi się natrafić w sieci nawet na stronę, dzięki której możecie wykonać wirtualny spacer po opuszczonym ośrodku. Nie musicie ruszać się z domu, by doświadczyć tego,
co przeżywałem tamtego dnia. Wróćmy jednak do lokalsów. A pamiętacie to, panie, jak to jeszcze za czasów świetności? Bo to do 2007 tak. chyba, czy tam, bo jedna jest, że w 97 to splajtowało i do 2007 jeszcze... Nawet tam miałam mieć wesele. O, a jak, bo tam warunki podobno były takie mega, mega fajne, jak na tamte lata, jak fajne to budowali. Były, tylko były też takie, że tak powiem, tego pana, który był właścicielem, wygórowane predyspozycje. Takiego gościa znam, że tam... Nikt nie wiedzie. Od razu będzie, niespodzianki będą. Elementy tak, ale czasów świetności nie za bardzo. Tylko z opowieści, to bo moja babcia tam pracowała i dziadek. Dużo osób odwiedzało ogólnie ten obieg, bo tam 120 pokoi było, nie? Także ktoś to kupił w 2021 roku za tam 3 miliony czy 4 miliony i to nikt tego nie chce... No właśnie nikt nie chce tego, nie wiem, odnowić? Bo tam słyszałem, że jest konserwator zabytków i to on tam blokuje, bo oni chcieli to niby zburzyć do całego... Nigdy się tym nie interesowałam. Ostatnie pytanko, czy jest coś, Michał, o czym powinniśmy wiedzieć, będąc tam? Jakieś, nie wiem, może tajemnicze historie, o których my nie wiemy, albo nie znaleźliśmy w internecie? Tajemnicze historie były takie, ale to też nie wiem, czy to jest prawda, że się tam ktoś zaraz z początku powiesił. Powiesiło? I to było w tym bloku. Aha. I w tym jednym pokoju, który jest spalony. Nie, teraz nie w życiu nie słyszę. Też nie. Nie. Mocno jest nawiedzone to miejsce? Nawiedzone. Interesujące jest to, czego dowiedziałem się od tutejszych mieszkańców. Ilość historii i informacji, którą uzyskuję, gdy rozmawiam z ludźmi, którzy mieszkają w okolicy, jest nie do opisania. Uwielbiam ten czas, gdy poznaję tak ważne szczegóły, które mogą pomóc nam w paranormalnym śledztwie, które rozpocznie się już wkrótce, a przecież to miejsce skrywa coś, czego jeszcze nikt przed nami nie miał okazji wytłumaczyć. A pomoże mi w tym Łukasz z kanału Setu, który od lat zajmuje się poszukiwaniem duchów. Dlatego jeżeli podoba ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Rozsiądź się wygodnie i zobacz, co udało nam się zarejestrować. Czy ktoś tutaj z nami jest i chce z nami porozmawiać? Nie bój się. Obserwowany. Obserwowany. Obserwujesz nas? Mężczyzna, czy możesz się przedstawić? Seba to przecież skrót imienia Sebastian, a jak doskonale pamiętacie, ma to związek z morderstwem, które miało tutaj miejsce. Zaczyna się intrygująco. Kontynuujmy. W tym budynku będzie na łatwym porozmawiać, rozmawiam z nim. Do drugiego. Który to jest drugi? Czy to jest drugi budynek? To ktoś chyba wie, w tym budynku razem z nami. Mój nowe urządzenie, potwierdzam. Jestem. Nasze śledztwo rozpoczęło się około godziny 23 w korytarzach łączących wszystkie budynki. I już na samym początku udało nam się nawiązać kontakt, a co ciekawe, nawet otrzymaliśmy odpowiedź, w którą stronę mamy się udać. Skierowaliśmy się na parter jednego z okrągłaków, by porozmawiać z bytami, które wówczas nam towarzyszyły. Aktualnie znajdujemy się w budynku numer 2. Uzyskujemy już odpowiedzi, a przecież to dopiero początek. Kobieta. Co się stało w tym miejscu? Czy możesz mi powiedzieć? Gdzie mam się udać, żeby z wami porozmawiać? Odpowiedzcie. To jest było. Było, no, ale takie ciche bardzo. No właśnie straszyciłem tą odpowiedź tutaj. Czy możecie odpowiedzieć głośniej?
Jesteś tutaj? Możliwe? Jestem. Tutaj się znajdujecie? Czy wy to słyszycie? Ja byłem w szoku, gdy usiedliśmy do montażu tego materiału, bo gdy zaczęliśmy sprawdzać, jakie głosy pojawiły się przy odpowiedziach, okazało się, że rejestrowaliśmy nie tylko pojedyncze słowa, ale nawet całe zdania. Co robicie w tym pomieszczeniu? Za tobą, za tobą. Tutaj jesteście? Obserwujecie nas, co robimy? Odpowiedzcie tak lub nie, czy obserwujecie to, co robimy? Prosto tam było? Nie, nie rozumiem. Czy możesz mi powiedzieć, w którym budynku doszło do Pamiętacie historię o morderstwie? Upadek z trzeciego piętra. Co mogłoby się wiązać z odpowiedzią, którą uzyskaliśmy? Budynek numer 4 bowiem jest dużo niższym budynkiem niż wszystkie pozostałe znajdujące się na terenie. Dlatego odpowiedź mogła mieć połączenie z tragicznym zdarzeniem mającym miejsce w ośrodku. To było w tym budynku? Bardzo możliwe? Bardzo możliwe. Ja tak zrozumiałem, że nie. Kurde. Czy ktoś zginął w tym budynku? Odpowiedz, wykorzystaj energię z urządzeń, które są razem z nami. On jest? Coś było, coś było, coś było. Jest! Mamy! Coś jest tu! W tym samym momencie była jakaś odpowiedź. Zapytam raz jeszcze, czy ktoś zginął w tym budynku? Chyba nie. Możliwe. Chyba nie. Ale to nie. Jest drugi raz ten sam głos. To jest taki kobiecy, taki delikatny. A czy w którymś budynku tutaj ktoś zginął? Wykorzystaj energię z urządzeń, które ze sobą mamy. Korzystaj z baterii, żeby odpowiedzieć, jeżeli nie masz tyle siły. Kobieto, jesteś z nami? Tak? Było tak. Mi się wydawało, mi się też wydawało, że było tak. Czy masz fluxa ze sobą? No. To może z fluxem spróbujemy tutaj. Ja mi go przy pentagramie odpowiem. Tak? Dobra. Po uzyskaniu wielu odpowiedzi, które zdawały się łączyć z przeszłością ośrodka, zdecydowaliśmy się udać na piętro. Gdy znaleźliśmy się na półpiętrze, zaczęliśmy rejestrować kolejne głosy. Zejdź! Zejdź! Zejdź było, zejdź, no. A coś się stanie, jak tutaj wejdę? Ej. Jestem pentagram. Aha, to jest właśnie... No. O kurwa! To od razu stoki są przy pentagramie. To mega. Czy ktoś tutaj jest z nami? Tam będziemy. Tam będziemy! I to było bardzo czyste. Czy jesteście tutaj? Czy ktoś może podejść i z nami porozmawiać? I w tym momencie usłyszeliśmy to. To było w chuj dziwne. To było, ej! To było w chuj dziwne. To było demoniczne. Czy jest tu z nami jakiś demon? Lekki, nie? Ej! Miałem 600 parę. Tak. 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 Było tak. Mężczyzno, czy to byłeś ty? Czy ktoś może podejść i się przedstawić? Dawid.
Taką odpowiedź uzyskujemy, a przecież to właśnie chłopak o tym imieniu został znaleziony martwy na terenie obiektu. Liczba 7 jest tutaj nieprzypadkowa. W dalszej części filmu dowiecie się dlaczego, a wtedy na waszym ciele pojawią się ciarki. A tu może nam będzie łatwiej porozmawiać? Overload! Oh shit! Jest overload. Centrum pentagramu. To już wiemy, że tutaj jesteś, to powiedz coś do tego urządzenia, które trzymam w swojej dłoni. Wydaj z siebie jakiś dźwięk. Uciekaj do... Gdzie mam uciekać? Cały czas grzeje. Cały czas. Ja, no. Jak stanąłem w ogóle w pentagramie, tak mi się pamięci nogi zrobiły przez chwilę. Ale w tym jest, no. Ale tu jak stoję poza okręgiem jest okej, okay, ale jak stanąłem w tym... Momentalnie. W tamtym momencie miałem serio nogi z waty. Byłem tak przerażony, że jedyne myśli, które przychodziły do mojej głowy, to żeby stamtąd uciekać, a kamerę to chciałem najchętniej odrzucić gdzieś na bok i po prostu już dalej nie pracować. No ale co, trzeba było działać dalej. To jest dziwne, ej, fest! Bo to jest tak, że odpowiedzieć. Pojawia się Scott, on znika i znowu się pojawia i teraz jest 1200 prawie. Mhm. To jest niemożliwe. 1600, to jest niemożliwe. Nie. Zero. Zero. Urządzenie, które trzymam w swojej dłoni, to czujnik IMF. Czujnik pola elektromagnetycznego, który w tamtym momencie wskazywało wynik ponad 1200. Gdzie zwykły telefon generuje zakres pomiędzy 200 a 600. A ja nic nie mam u siebie. A może łatwiej jest ci, ja mam. Overloada masz? 800. 1100. Co a to możesz teraz przestać? Bo ten głos był... tutaj jesteś, no. I przestań wpływać na te urządzenia. No, to jest tak jak na tym filmiku. O, ja mam zero. Nie, one są u siebie. Ale spada, widzisz? Zero. Jeżeli tutaj jesteś, uruchom teraz te dwa urządzenia jednocześnie. No a potwierdź dam, że tutaj jesteś. Uruchom urządzenia, które trzymamy w dłoni. No co jest, już... Już sobie poszedłeś? Podejdź i wpłyń na któryś z tych urządzeń. Skoro wiemy, że potrafisz. Mam? Jest jedno. A drugie? Ale czemu mój tylko? No właśnie. A możesz uruchomić drugie urządzenie? Wpłyń na oba jednocześnie. Proszę, zrób to dla nas. Ej! Ale ogólnie... Ej! Wpadłem na genialny pomysł. Zróbmy z tego piramidę prawdy. Wpadłem na pomysł, by wykorzystać czujniki jako odpowiedzi tak lub nie. Pomysł genialny. Zresztą zobaczycie, co wydarzy się za chwilę. A ja dodatkowo wykorzystam piramidę prawdy. Dla pewności. Zaczynamy. Jeżeli ktokolwiek jest tutaj razem z nami, albo ten demon, który przed chwilą się odzywał, chciałbym z wami porozmawiać i żebyście odpowiadali na moje pytanie. Nie macie prawa czerpać z mojej energii, ale macie prawo czerpać z urządzeń, które są przed nami. Chciałbym, żebyście, albo żebyś uruchomiła urządzenia odpowiednio. Jeżeli twoja odpowiedź to nie, uruchom te urządzenie. Jeżeli twoja odpowiedź to tak, uruchom urządzenie po mojej lewej stronie. Możesz też zbliżyć się do nas, wtedy uruchomi się remote, który jest na środku. Czy ktoś z nami tutaj jest? Czy potrzebujesz pomocy? Czy ktoś odebrał sobie życie na tym terenie? Czy możesz wpłynąć na któreś z urządzeń? Tak po prostu. Wybierz któreś i na nie wpłyń teraz.
Na początku było spokojnie. No dalej, przed chwilą na nie wpływałeś, to nie możesz teraz tego zrobić? Po prostu podejdź i dotknij któreś. One ci krzywdy nie zrobią, a możesz na wtedy nawet pobrać z nich energię. Czy jesteś kobietą? Jeżeli tak, wejdź w pentagram. I w tym momencie wydarzyło się to. Rempot, który był umieszczony na środku pentagramu, wyłapał ruch i uruchomił się. Ja byłem w szoku i miałem ciary na ciele. W końcu nie byliśmy tam sami. Świetnie. Kobieta? Oj, ale normalnie ciary mnie przeszły, nie? Dziękujemy za odpowiedź. Kobieto, w takim razie, jeżeli stała ci się krzywda, zrób to raz jeszcze. Kurde, to było mocne. Możesz to powtórzyć? Jeżeli tak, proszę, zrób to teraz. Kolejne odpowiedzi w tej formie kontaktu już się nie pojawiły, ale pojawiły się na piramidzie prawdy, co oczywiście zarejestrowaliśmy na naszych kamerach. Odchodząc z tej strony jest odpowiedź na tak, z tej strony odpowiedź na nie, to byłem ja. Tylko muszą się palić obie niebieskie diody. Dobra, mamy. Ej, to już na dzień dobry, nie? Mam odpowiedź. No. Na tym chyba łatwiej odpowiadać. Dobrze, czyli rozumiesz, jak działa to urządzenie i umiesz je obsługiwać. Jeżeli tak, zapal którąś diodę. Im szybciej z nami porozmawiasz, tym szybciej sobie stąd pójdziemy. I dobrze o tym wiesz. Więc proponuję współpracować. Czy ktoś zrobił ci krzywdę? Czy potrzebujesz pomocy? Tak. O kurwa. Ale jak odpowiada tutaj komunikatywnie. Czy jesteś kobietą, która udzieliła nam odpowiedzi wcześniej? Proszę, odpowiedz na piramidzie tak samo jak przed chwilą. Kobieto, czy to ty? Jeżeli nie, odpowiedz po drugiej stronie zapalając czerwoną diodę. Czy jesteś uwięziona w tym miejscu albo uwięziony? Jeżeli mamy ci jakkolwiek pomóc, musisz odpowiadać na nasze pytania. Nie krępuj się, wykorzystaj energię z urządzeń, które są razem z nami. Możesz je rozładować, nie ma z tym problemu, jeżeli to ci pomoże. Zadawałem kolejne pytania i kolejny raz otrzymałem odpowiedź na pytanie dotyczące pomocy. Czy możemy ci jakoś pomóc? Tak. I raz, jest potwierdzenie. Jest potwierdzenie. Zapytaj, jak możemy w takim razie... Ej! Jest ten. Na prawym, na nie. Na nie. Na nie, czyli tak jakby w twoją stronę szło i ono. Nie patrz tak na mnie, bo... Co? Tak na mnie spojrzałeś i się... Bo to jakby się... poszło w twoją stronę. No tak. No zobacz. No. Widzisz, znowu. A może ty zadać? Ja mogę zadać pytanie. Kurde, stresowałem się teraz. Czy jak muszę pomóc? No. Możesz pytać, czy o spętanie w pentagramie, o demony, wiesz... Dobra, masz zero. Nie? Czyli nie demony. Nie demony. To odpowiedź na twoje pytanie. No? Czy zostałaś tutaj zamkana? Wiecie, co mi tylko nie pasuje? No. Tu nie było w ogóle żadnej historii o kobiecie. Kobiecie, no właśnie, nie? Więc co by tutaj robiła kobieta? Czy jesteś mężczyzną? Nie było, tak. Czyli to jest mężczyzna podszywający się pod kobietę. Albo demon nas robi. Bo tak, tak też może być, nie? Bo jesteśmy przy pentagramie, więc to może być też demon. Czekajcie. Czy jesteś mężczyzną podszywającym się pod kobietę? Demon ci nie odpowie.
Co? Aparat mi się zresetował. Jak zresetował? Co? Aparat mi się zresetował. Jak zresetował? Wyłączył się i się włączył, kurde. Co? Wyłączył się i włączył. No teraz to ja jestem już w kur... Nie, poważnie? Poważnie. Czy mi się ogólnie wcześniej włączyło nagrywanie, jak byliśmy na dole? Mi się aparat wyłączył. No dobra. Mi się aparat zresetował. A kurde, cały czas na on. No tak mógł mi się wyłączyć. No tak, no. Pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, w której aparat włącza się samoistnie podczas trwającej sesji. Sprzęt jest w nieskazitelnym stanie i nigdy nie mieliśmy z nim problemu. Moje odczucia w tamtej chwili były nie do opisania, a to był dopiero początek. Zapytam ostatni raz, czy jeżeli stąd pójdziemy, to czy tutaj zostaniesz? Odpowiedz tak lub nie. Tak, odpowiadasz zbliżając się z tej strony, nie odpowiadasz zbliżając się z tej strony. Poczekaj, aż zapalą się niebieskie światełka i zapytam raz jeszcze. Czy jeżeli stąd pójdziemy, zostaniesz tutaj i nie będziesz za nami podążać? Kolejne tak mocne anomalie w tamtym miejscu już nie wystąpiły. Zakończyliśmy więc sesję, by udać się w kolejne części ośrodka. Powiem wam szczerze, że po sesji z Fluxem jestem mocno pozytywnie zaskoczony tym miejscem, bo przynajmniej ja się nie spodziewałem tego. A ty? Ciekawie jest. Jakieś tam takie... Konkretne odpowiedzi były na początku. No, ale to jest to, że częściowo łapiemy kontakt, mamy jakieś sensowne odpowiedzi, ale nie ma jakby źródła tego miejsca, nie? No, trzeba to miejsce znaleźć. Co ciekawe, wiemy o legendzie z osobą, która miała się tutaj podobno po***ć. Znajdziemy ten budynek i zobaczymy, czy faktycznie... A ten budynek na końcu, bo wiem, który to jest budynek, bo go znalazłem. No to może tam będzie jakiś kontakt. Może jedziemy być dalej. Jakiś kontakt z tego powodu, że jak ja tam byłem jeszcze za dnia, żeby sobie sprawdzić, który to jest i wszedłem do niego, to wchodząc do budynku coś jest. Uważaj? No. No to znowu mamy tu mamy overloada, także mam nadzieję, że tam gdzie mówisz Łukasz, to faktycznie też tak będzie. Dobra, jedziemy dalej. Z racji, że miejsce, które dziś eksplorujemy, jest przeogromne, postanowiliśmy razem z chłopakami się rozdzielić. Ja podążę sam, Łukasz również, ale dwóch moich operatorów, Jonasz i Dominik, będą razem. Pora na naprawdę paranormalną część tego odcinka. No to zostaliśmy sami w obiekcie, a właściwie na eksploracji, z tego względu, że przede mną korytarze, a ja w swoich dłoniach dzierżę fotopułapkę, a właściwie kamerę noktowizyjną. I plan mam taki, żeby przejść teraz, zamontować ją w korytarzu i pójdziemy do małego budynku okrąglaka, żeby zobaczyć, czy tam jest jakaś aktywność i przy okazji go wyeksplorować. Także pozwólcie, najpierw pozostawimy fotopułapkę, tak żeby ona rejestrowała, a następnie będziemy sprawdzać. O, tu będzie idealnie. No dobra, fotopułapka zamontowana. Jeżeli coś się na niej złapie, dajcie znać, a póki co widzę nietoperza. Samotna eksploracja to jeden z moich ulubionych elementów, jak doskonale wiecie, a teren jest naprawdę duży i przejście każdego z budynków bez podziału byłoby trudne, dlatego ja obrałem sobie ten mniejszy budynek i ciekawostka, bo ten budynek jest tylko jeden tutaj, tak naprawdę wszystkie trzy budynki, które zostały tu wybudowane, są tej samej wielkości, ale uruchomię czujnik, tak żeby mieć pewność, czy coś ze mną chodzi lub też nie. No i co ciekawe, ten budynek wygląda zupełnie inaczej, bo tak jak widzieliście wcześniej, w tamtych budynkach są cztery piętra. Tutaj tak naprawdę jest parter, pierwsze piętro i dach. No ale łącznie było tutaj 120 pokoi. Tu zakładam była jakaś recepcja, ale tu też były pomieszczenia pracownicze z tego co wiem, bo gdybyśmy poszli kawałek dalej, wiem, że... A, to chyba tutaj dojdziemy do części przemysłowej. A przynajmniej tak być powinno.
Ewidentnie tu był jakiś sanitariat. Zakładam, że kuchnia. A to było okienko do wydawania. Tu mogło się iść prawdopodobnie do jadalni i chyba nawet trafiłem. A sugerować na to mogą te stoły, które się tutaj ostały. Jakieś elementy z kuchni. Ale już w bardzo opłakanym stanie, a klimatu dodają tutaj na pewno kapiące co jakiś czas krople. Bardzo klimatyczne miejsce. Eksplorowałem część ośrodka w pojedynkę. Zaraz do tego wrócimy, ale zobaczcie, co w tym czasie dzieje się u Łukasza. Czy mieszkasz w którymś z tych pokoi? Siódme. W siódmym pokoju? Dokładnie. Gdzie się znajduje pokój numer 7? Tutaj? Tutaj jesteś? Przepraszam, zadajcie. Ja pierdolę. Dobrze, przepraszam, zadajcie, już wychodzę. Na odpowiedzi. Dawno czegoś takiego nie miałem. Czułem mega strach i że jak najszybciej muszę opuścić to pomieszczenie. I dodatkowo czułem, że nie jest to moje. Co było naprawdę mega dziwne. Jeszcze po wyjściu z tego pomieszczenia przez 15-20 minut nie umiałem się po prostu pozbierać i uspokoić. Ale wróćmy do tego, co zarejestrowała kamera Daniela. Jakieś pozostałości tutaj jeszcze się znajdują, ale tak jak widzicie, jest to wszystko w bardzo, bardzo opłakanym stanie. No nie ma się co dziwić, ten budynek jest opuszczony od prawie 20 lat w zaokrągleniu. Tu jakaś wentylacja, a przynajmniej tak to wygląda. I to była wentylacja, która bezpośrednio odpowiadała za kuchnię. No tutaj ktoś jeszcze jakieś libacje alkoholowe chyba uruchamiał. A tutaj akurat całkiem sporo tego. Stety albo niestety. Coś uderzyło w tamtym pomieszczeniu. I to było dziwne. To było mocno zastanawiające. Być może była to anomalia, a może coś zupełnie przyziemnego. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Ja udałem się na piętro, by przeprowadzić sesję z dyktafonem. W jednym z tych budynków, jak wcześniej wam wspominałem, doszło niestety do tragedii. Z tego względu, że dwójka mężczyzn miała się tutaj ze sobą pokłócić, dotkliwie pobić 20-letniego gościa, jak doskonale też słyszeliście wcześniej. A to wszystko zakończyło się niestety incydentem, w którym owy chłopak spadł i niestety zginął. Niektórzy z lokalsów potwierdzali nam tę historię, inni zaprzeczali, jakoby miała to być prawda. Jak jest naprawdę? Może ktoś z was w komentarzach będzie w stanie nam podpowiedzieć. Obecnie poruszam się po byłych pokojach tego całego kompleksu, a właśnie mam aktywność. Czuję się jakoś mocno niekomfortowo, nie wiem z jakiego powodu. I przeszedł mnie taki dotkliwy chłód. Ciekawe miejsce. Czy ktoś jest tutaj razem ze mną? Jeżeli tak, wpłyń na urządzenie, które trzymam w dłoni. O kurwa. Ej, dobra, próbujemy tutaj sesję z EVP. Miałem już zaczynać, ale nagle na krótkofalówce odezwał się do mnie Łukasz. Właśnie, to dobra. A przyjść do ciebie? To ci wszystko opowiem, bo nie uwierzysz. Dobra, to ja zrobię sesję z EVP i idę do ciebie. Poczekam. Dobra, bez odbioru.
Łukasz wyłapał jakąś aktywność u siebie, co ciekawe, i właśnie nas poinformował o tym na krótkofalówce. Cały czas u mnie grzeje czujnik, więc odpalam teraz EVP. Jeżeli ktoś ma mi odpowiedzieć, to zrobi to na pewno teraz. Kto ze mną jest? Jak masz na imię? Odpowiedz. Jesteś kobietą? Jesteś mężczyzną? Zginąłeś w tym miejscu? Jak masz na imię? Czy jest tu więcej niż jeden byt? Czy ktoś popełnił tu samobójstwo? Który mamy rok? Czy Bóg istnieje? Czy mogę ci pomóc? Dziękuję. Jeśli coś zarejestrowało się na EVP, to na pewno to usłyszeliście. Ja jestem ciekaw. Idę do Łukasza. Wydaje mi się, że podczas tej sesji nic konkretnego się nie złapało. Inaczej niż w przypadku kolejnej. Ale o tym przekonacie się za chwilę. Nie będę spoilerował. Ruszyłem w kierunku Łukasza, ale jest przecież jeszcze Jonasz i Dominik, a u nich też się dzieje. Ty, słyszałem jakieś stuknięcie, nie? I teraz nie wiem, czy to ktoś? Nie. Czy to czy jest ktoś tutaj z nami? Ej! Czy jest ktoś tutaj z nami? Przypomnę tylko, że chłopaki obecnie znajdują się na piętrze, na którym miał zostać znaleziony sam ojca. Jo. No sprawdźmy właśnie, czy... Ja? Cio! Nie, jakby ktoś tu był, to by było ten, to było mega dziwne. W sensie... Stary, spadło coś i było to coś, to było takie... Ale to właśnie jakby na tym piętrze, tu się kopciło. Tak, to się musiało. To jest to spalone, co mówił. Tak, to jest to spalone, no. To się musiało. No dobra, to co? Ty jesteś fighter? No kurwa, w takich miejscach to... A my już zrobiliśmy kółko, okej. Dobra, chodź tutaj, chodzimy. Tu... Czy jest ktoś na trzecim piętrze? Pytam, aby uniknąć jakiejkolwiek konfrontacji. Nie no. Tak to by się ktoś stary ten, to nawet w takiej formie, wiesz, ktoś by się odezwał. Ale tam patrz. Widzisz gdzie świecę? No. Tam ktoś nocował. Tak, drzwiczki sobie zrobił. Ja. Kurwa, no inaczej. To znowu jest dwa pentagram. Idziemy. Dźwięk, który do nas dochodził, paraliżował nasze myśli. Zresztą eksplorowaliśmy wcześniej wszystkie pomieszczenia i nikogo tam z nami nie było. Dodatkowo dołączył do nas Michał, który przypadkowo szwendał się po okolicy, którego zresztą mogliście poznać wcześniej podczas rozmowy z Danielem. Teraz przyszła pora na naszą sesję. Zaświeć 5 diod na tym urządzeniu, jeśli z nami jesteś. Ej! Ej! Też to słyszałem, nie? Czy ktoś tu jest? Nie mam sprzętu na sobie, to jest mi k***a, jakoś się pewniej czuję. No tak, bo szybciej możesz lecieć. Szybciej mogę zadawać ciosy, no. Jeżeli jesteś tu z nami, zaświeć to urządzenie do piątej diody. Zapytam chłopaków tylko. Czy coś mają? Tak.
Ale panowie, mam coś? Co nam świruje? Channel load. Halo, halo, panowie, mamy coś? Ej, kurwa! Ej! Kurwa, mać! Chłopaki, nam K2 na p***a maksa, ty! O, ja ej, dobra, to jest ewidentnie to miejsce, w którym ten... Tu ktoś musi być! Ej, kurwa! Cały czas... Cały czas tu żyje. Ej, patrz! I mnie patrzymy na K2, tak, stary, to tak, tu kurwa. Tak. Wiesz tam zaświeć? To tu kurwa steje. Znowu. Ja już bym. Stąd se poszedł. No. No jest ciężko, kurwa. A do pokojów to ja już nie wchodzę. Ja też nie chcę wchodzić. Nie ma opcji, nie? Nie ma opcji. Że... Coś tu spada, chłopaki. Coś tu spada, coś ten. Ja powiem tak jak jest to kurwa odważny. To tu. Wszędzie. Teraz ja mam giętkie nogi. Wszędzie. Tak, tutaj kurwa. I to mam... Nie chciałbym się z nikim skonfrontować, nie? Mega. Jeżeli dalej tu jesteś, zapal trzecią diodę. To był kurwa znak. Jeśli jesteś mężczyzną, zapal trzecią diodę. Ej! Trzecia dioda. Mężczyzna. Czyli za nami poszedł. Ale nie, bo tam była kobieta. Później powiedział, że jest mężczyzną. Tak? No, no jest mężczyzna, ewidentnie jest mężczyzna, jeżeli rzeczywiście ten... Dla potwierdzenia zapal trzecią diodę, jeżeli jesteś... Ja się nawet nie muszę prosić. Stary, ja się nawet nie muszę prosić. Druga dioda. Ej kurwa, mam takie ciary, jak kurwa ty... Jak ty mnie b***ł, Krzyszowie, co mnie tu... Byłem zesrany. Co chwilę otrzymywaliśmy sensowne odpowiedzi, a w mojej głowie pojawił się flashback z Mokrzeszowa, gdzie zostałem podrapany przez demona. Miałem dość. Inaczej, zróbmy tak, że i tak postarajmy się tutaj, chłopaki też mają jakieś mocne odpowiedzi. Słyszałem, no. Ale wydaje mi się, że to miejsce energetycznie jest mocne i że albo to tak naprawdę poszło za nami i... Mam w ogóle wrażenie, że tu jest więcej niż jeden byt. No, to swoją drogą, bo i się nam niby kobieta przedstawiła. Na SB7 słyszeliśmy głos i to nie był stary, typowy głos, który jest na SB7. Typowe głosy. To było coś demonicznego. I to konkretnie. Plus też się przyznał, nie wiem czy pamiętasz, że on jest demon. No. Potem chyba powiedział, że jest kobietą. Chłopaki mają takie jaja, że mnie porzucą sami, nie? Tak jak widzieliście, anomalie występują u każdego z nas. Ale co dzieje się na naszej fotopułapce? Zobaczcie. Chłopaki, jak jeżeli możemy, to przyjdźcie do nas do trzeciego, my mamy co chwilę 5 diod na tym. Przyjdźcie do nas, proszę. No to zaraz przyjdziemy. Bo najpierw pytanie. Co Łukasz zarejestrował? Łukasz? Potwierdź mi, że tutaj jesteś. Rozmawialiśmy przed chwilą. Jeżeli nie chcesz, żebym wchodził do tamtego pokoju, to podejdź i wpłyń teraz na któreś urządzenie. Nie, to ja. Nie, dziwnie czuję, jakby mi ten, krótkofalówka się przesuwała w kieszeni. Już. Spokojnie, Łukasz. I co zarejestrowałeś? Bo ty mówiłeś, że coś miałeś jakiś... Czemu? Co miałeś? Próbowałem z miernikiem, nic nie pokazywało i konkretnych odpowiedzi tutaj miałem. No.
I się cały czas ten, zapytałem się, gdzie jesteś? I ten. I dostałem odpowiedź 7. I zapytałem się, czy w pokoju numer 7. I było, że tak. I zacząłem iść. I tu jest pokój 7 gdzieś? W którym pomieszczeniu jesteś? No. I do jednej. Jak doszedłem do jedynego pomieszczenia z drzwiami, tego. Dostałem odpowiedź 7. No. Czyli tutaj jesteś. Wchodzę. To jest chyba jedno z najlepiej zachowanych pomieszczeń w tym budynku. I nagle zacząłem mieć odpowiedzi. Wynocha, że mam stąd wyjść. Centralnie tak jak ci mówię, że uważaj. Mam wyjść stąd, że mam odejść. Strasznie gęstą atmosferę tam poczułem, no jakiś strach mnie przeszedł, że poczułem, że w tej chwili muszę stąd wyjść. Ja tam stałem, ja się pozbierać do siebie nie umiem. Ej, to ja może sesję EVP tu zrobię. Taki zesrany. Ej, dobra, ja tu robię sesję EVP. To pomieszczenie, no już patrzę. Ej, ale dobra, to ja się zamknę. I ja robię sesję EVP. Ej, faktycznie jest jedno z ładniej zachowanych pomieszczeń, nie jest jakieś takie mocno zdewastowane. Dobra, zobaczymy, czy uda mi się coś wyłapać. Łukasz tak bardzo zaintrygował mnie tym pokojem, że postawiłem na kolejną sesję z dyktafonem. Nie wiedziałem jednak, że za chwilę uda mi się nagrać swoją pierwszą w życiu anomalię VIP. Jeżeli to, co Łukasz mówi, jest prawdą, to powinienem coś wyłapać na dyktafonie. Sprawdzimy. Czy to ty wypędzałaś Łukasza z tego pomieszczenia? Czy mam sobie stąd pójść? Czy to jest pokój numer 7? Czy stało się tu coś złego? Czy to twój pokój? Czy tu mężczyzna? Czy mogę ci jakoś pomóc? Jak masz na imię? Jeżeli coś tutaj jest, to wy to już słyszeliście. Ja to odsłuchałem. Ale powiem wam faktycznie, w tym pomieszczeniu panuje jakiś dziwny klimat. Taka ciężka atmosfera. Patrz to! Pierwszy raz udało mi się zarejestrować kobiecy głos podczas sesji. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. A tymczasem wróćmy do ekipy chłopaków, gdzie nawet Michał zaczął zadawać pytania. Jeżeli masz taką moc, zapal wszystkie diody, jeżeli mam tu więcej nie przychodzić. Chcę na... Strasznie długo. Wow. On cię nie chce w tym miejscu. No. Tak tylko dla wprowadzenia, kim jest z nami jest też Michał, widz kanału Daniela. Michał jest tubelcem, że tak to powiem, i bardzo często przybywał w tym miejscu, dlatego też jest z nami. Tak, on nie chce, żebyś ty tu przebywał. On nie chce, żebyś tu był. No kurwa. No nie, ja mam nogi stare z wami, nie? To tak pan nogi, ręce i... A czy byłeś tu kiedyś właśnie i próbowałeś jakby nawiązać kontakt? Z duchami nigdy. Czy tylko nie, nie było okazji. Ze znajomymi. Ze znajomymi. To jest tak naprawdę pierwszy raz. Jeżeli jesteś mężczyzną, który został tu zamordowany, zapal 4 diody i sobie stąd pójdziemy. Ale coś przy nas? 5 diod, kurczę. Pokaż. Halo panowie. Jonasz w tamtej chwili nie wiedział, że sygnał z krótkofalówki wpływał na urządzenie IMF. Mimo to, faktycznie udawało im się rejestrować skoki na K2 bez jej aktywności, co oznaczało, że i również za nimi podąża jakiś byt. Chwilę później znaleźli się oni na parterze. Zacznij od nowa włączać wszystkie diody po kolei. Patrz, to ewidentnie do młodego się. Czy mam cię poszukać?
czas. 5. W którą stronę mam iść? Wskaż kierunek. Pokaż na diodach, w którą stronę mamy iść. Daj na maksa. Patrzcie, on znowu kieruje nas na te schody. Ja mam wrażenie, że on znowu nas kieruje. Mam iść na górę. Mam iść do góry. Do pentagramu. Tak. To on nas do tego pentagramu kieruje. Mamy wrócić do tego pentagramu. Włącz wszystkie diody, jeśli tak. Ej, pewnie mi się Ghost Tube pograć. Zrobimy jeszcze Ghost Tube'a tutaj. Włączam Ghost Tube'a. Czy jesteś tutaj z nami? Doskonale wiemy, że z nami jesteś. Czy możesz się nam przedstawić? Młody! Nie! Młody! Klęczeć! Ej! Klęczeć, ej! Ja to odpierdolę na razie! Młody klęczę! O kurwa! Nie odpierdaj! Czy jak stąd odejdę, dajcie mi... Czy jeżeli stąd odejdę, dajcie mi spokój? Puściło. Puściło to bynajmniej. Czy jeżeli stąd odejdę, dajcie mi spokój? Ja kur... Ja stąd stary kur... chodzę. Czy jesteś młodym mężczyzną, który tutaj zmarł? On tutaj jest z nami cały czas. Tak, stoi przed nami. Czy jesteś młodym mężczyzną, który tutaj zmarł? Ale to było po... On powiedział młody. Młody i klęczysz, a on a ty, był a ty akurat klęknąłeś. Tak. I miałem dość. Tak jakby on chciał, nie wiem, nam przekazać, że on jest... Mi jest... Drugą moją taką było, że no tutaj mogło dojść do morderstwa i że oni w momencie jakby tego, wiesz... Byli młodzi, ale to się kurwa aż tak by pokryło? Myślisz? Bo mi się wydaje, że nie. Moim w tym... W którym roku? W 2022 doszło tu ponoć do morderstwa. Jeżeli to prawda, zaświeć 5 diod. Dzięki. Ej, dobrze. Dziękuję. Czy w tym bloku, czy w tym okrąglaku zostajesz zaspany? Odpowiedz nam, proszę. Czy zostałeś zaspany w tym bloku? Proszę, odpowiedz nam. Zaświeć 5 diod, jeśli tak było. Nie, dobra, ja... Nie. Dobra, biorę kamerę, stąd spierdolę. Czekaj, no kurwa, zostawię mnie tu, ja tu pierdolę. Dziękujemy. Chodź. Nie podążaj za nami. Ekipa miała dość. Postanowili spotkać się razem ze mną i Łukaszem i opowiedzieć nam o wydarzeniach, które ich dotknęły. Ej. My już wiemy. My odpaliliśmy go z kiłka. Ej, mi się właśnie rozładowała krótkofalówka. Zapaliło nam dwie, trzy diody, no i stary, poszliśmy na drugie piętro, gdzie jest kolejny pentagram. Postawiliśmy... Jest kolejny pentagram? Tak. Postawiliśmy posłuchaj. To w środku pentagramu i zaczęło nam napierdalać 5 diod. No. I zaczęło tak intensywnie to co sekundę stary napierdalać, że stwierdziliśmy, że no po prostu spierdalamy. Wróciliśmy tam, daliśmy młodemu K2. Młody zaczął komunikować się w ogóle stary za pomocą jakby K2 z tym bytem. No. Zaczął chodzić, zadawać pytania, prosić o liczbę diod, dostawał automatycznie, najbardziej pojechał, bo to mieliśmy 5 diod i mówi tak. Wyłącz diody, wszystkie, puch, koniec. Zgasłe. Sekunda, stary. Młody w ogóle pyta, jeżeli czy przebywały, czy jakby często mnie tutaj bywały, zapal 3 diody. Trzy diody. Stary. Tak, pobieram szybko Ghost Tube'a, nie? Pobrałem Ghost Tube'a i tak. I to w ogóle popierdolę. Pobieramy Ghost Tube'a, ja mówię, coś tam, wiesz, zadaję jakieś pytania, a młody akurat w tym momencie tak, z Ghost Tube'em na, z przesądka dwójką na pięć tych. Młody,
sekunda ciszy, klęczeć. On stary kurwa klęczał. Czaisz to kurwa. I teraz stary, kolejne pytania. Jeszcze? Słuchaj. Zostałeś tutaj zamordowany. I w którym roku? Jak dostaliśmy odpowiedź, w którym roku? Mówimy 2021. I zapaliło nam się. I powiedzieliśmy, że na 5 diod, jeżeli to był ten rok. No i 5 diod. I 3 razy. I się zapytaliśmy jeszcze, czy w tym budynku, nie? No. I że no, w tamtym budynku było to ciało. U mnie totalnie rozładowała się krótkofalówka, ale nie ma się co dziwić, bo tak, uwaga. Prawdopodobnie mamy coś na EVP nagrane, bo ja byłem w pokoju, w którym Łukasz został zaprowadzony, miał mnóstwo pojebanych odpowiedzi. Zresztą dobra, to opowiedz im, Łukasz. Jestem na górze pomieszczenia. Poczekaj, poczekaj. Jedyne pomieszczenie z drzwiami, bo wszedłem na samą górę, zacząłem mieć jakieś odpowiedzi, zapytałem się, gdzie jesteś. I dostałem odpowiedź 7. Się zapytałem, czy to chodzi o pokój numer 7, dostałem odpowiedź dokładnie. Się zapytałem, który to jest pokój i zacząłem chodzić wzdłuż. Jest jedno pomieszczenie tylko z drzwiami. Tam dostałem odpowiedź 7 i wszedłem do tego pomieszczenia i nagle wynocha, że mam stąd wydalać i cały czas takie odpowiedzi. A tam w ogóle w tym pomieszczeniu jest mega ciężka mega atmosfera, gęsta atmosfera, 15% baterii mi wciągnęło od razu, jak nie 30. No i mi to samo, z GoPro spadło, tutaj Baofeng jest totalnie rozładowany. Jak Daniel tam stał, zanim ten, latarka zaczęła w ogóle gasnąć. Też, ej, w no. pomieszczeniu, tak, to no. prawda. Ja ej, ona się zaczęła rozładowywać przecież. No. Że ona zmniejszała tego, tak. energię zabrała. No, no przecież zobacz. I ma ten, i VIP na dyktafonie nagrany przez kobiety. No. Taki krzyk, taki takie pojęcie, no. pojęcie to jest strasznie miejsce. Gęsta nie, atmosfera. To tak. Jestem przyzwyczajony do takich, ja przerażony stamtąd wyszedłem, ja się trząsłem jak do kamery jest gadałem. Jest kilkanaście bytów. To prawda. W tamtym miejscu jest kilka konkretnych dusz, a może nawet demonów. Przyszła pora na przeprowadzenie ostatniej sesji w byłym ośrodku Lucień, położonym w Miałkówku. Nasza fotopułapka już trochę rejestruje. Dużo się dzieje w budynku, ale jeżeli coś się na niej wyłapało, to właśnie włączam zapis. A jak coś na niej jest, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli to, co chłopaki mówili, faktycznie jest prawdą, to wyjdzie również teraz przy naszej sesji z Łukaszem, jak odpalimy radio z SB7. Cześć, na razie chcę na samą wchodzić. No i co? Coś pikło. No właśnie. Czy ktoś tutaj jest? Jeżeli tak, podejdź proszę. Nie bój się. Podejdź do światła. Zbliż się do nas. Mówię ci, że cały czas tutaj coś jest. Ja mam skok. Zmieniłem, bo ja myślałem, że to jest AM, to jest FM. A miałeś... To jest AM. A miałeś... Z niewiadomych przyczyn nasze urządzenia wariowały coraz bardziej. Mówiliśmy wam, że dziwne, a wy takie na początku... Tak, sceptyki, nie? Sceptyki dwa. No o co z tym chodzi? To nie gra. Nie. Dziwna, bateria jest prawie pełna. Po jakimś czasie radio w końcu zaczęło działać prawidłowo i mogliśmy rozpocząć sesję. Może ktoś się przedstawi. I stąd ogólnie 3-4 takie uderzenia były. Na dole też coś grzało, ale mniej niż najgorzej przy tym pentagramie było. A w pokojach? To nawet nie... nie ten. Czy jest tutaj osoba, która zginęła w tym miejscu? Tego mężczyzny, który tutaj wziął. To z kim rozmawiam w tym miejscu? Powiedzcie.
Jeżeli ktoś tutaj jest, niech wpłynie na urządzenie, które trzymam w dłoni. I tu są tarce spalone, nie? Pomieszczenie. No nie ma tu nic. Czy chcesz porozmawiać z kimś innym, a nie ze mną? Jeżeli tak, to powiedz z kim. Z kim wolisz rozmawiać? Tobą? Właśnie on albo z tobą. To podejdź i porozmawiaj ze mną. Jak masz na imię? Możesz się przedstawić? Nie mogę. Zwróciłem uwagę. O! 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 1440 miałem. Yo. Ale zwróciłem, wiecie na co uwagę? Na fakt tego, że jak jesteśmy w grupie, to te byty, które są tutaj, jakoś mniej chętnie się komunikują, nie? No. W ogóle jest mniejsza aktywność. Czy to jest ten budynek, w którym ktoś stracił życie? Tutaj stracił życie. Na radiu padały bardzo dziwne odpowiedzi, ale przecież wcześniej był tutaj Jonasz, więc dałem mu radio, żeby spróbował rozwiązać zagadkę tego miejsca. Gdzie jesteś, mężczyzno, z którym wcześniej rozmawialiśmy? Nie ma. Czy przebywasz dalej z nami w tym pomieszczeniu? W którym? O ty! To ty albo w którym? Ej, to... ale mi przeszły ciary! Czy dalej przebywasz z nami w trzecim pomieszczeniu? Jestem! Ciche jestem! Było, ciche jestem! Tak jestem, stary. Czy jesteś tym mężczyzną, który został tutaj zamordowany? Czy jesteś tym mężczyzną, który... Ja jestem. Zapytaj jeszcze raz. Czy jesteś... No, pytaj. Czy jesteś tym mężczyzną, który został tutaj zbudowany? Słyszysz mnie? No. Słyszymy cię! Tak, słyszymy cię. Czy chciałbyś nam coś przekazać? Nie wiem. A ja zrozumiałem bardziej może? Co w takim razie chciałbyś nam przekazać? Czy nie chcesz, żebyśmy tutaj przebywali?
stąd odejść. Czy mamy sobie stąd pójść? Zapytam ponownie, czy mamy sobie stąd pójść? Możliwe. Tak? Możliwe, to jest dość często odpowiedź w tym budynku. Zapytam po raz ostatni, czy jesteś mężczyzną, który został tutaj zamordowany, a następnie sobie stąd pójdziemy? W takim razie, że z nami porozmawiałeś, nie masz prawa za nami podążać. Dziękujemy. Jeśli ktoś z was wątpił w to, czy to miejsce jest aktywne paranormalnie, to myślę, że rozwialiśmy wszystkie ewentualne wątpliwości. Okrąglaki wywołały u nas ciarki na ciele. No, to wiele. Ten byt ogólnie cholernie unika tego, żeby się przyznać, że on został tutaj zamordowany. Odpowiada? Zadajemy to pytanie, cisza. Za cholerę, nie chcę się przedstawić. Nie chcę się przedstawić. Dobra robota. Zostańcie tutaj, nie macie prawa za nami podążać. To jest wasz dom, to jest wasze miejsce. Nie śledźcie nas. Zostajecie tu. Żegnajcie. Podsumowując, to miejsce jest nawiedzone. Oddało. Oddało, jest nawiedzone. No. Fajnie. No, nie spodziewałem się szczerze. Jedziemy ja dalej. Masz odwagę odwiedzić okrąglaki w Miałkówku? Daj znać w komentarzu. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to teraz, wciskając czerwony przycisk subskrybuj na dole ekranu.